Już? Dzień dobry państwu, mam najmięte gardło. Bo ty krzyczysz. Ale się dowiedziałem, że na granicy białoruskiej i polskiej 10 tysięcy obcokrajowców stoi i chce iść przez Polskę do Niemców i dalej uciekać z swojego kraju. Bardzo dobrze. To może choć mordę naszym spiorą, czarnuchy, może obcokrajowcy, może... Wolisz czarnuchów niż Polaków, tak? Może będą nasze inne, kulturalniejsze. Jak dostanie po łypie, to Polak Polaka będzie szanować. A ja mówiłem, głosować na mnie. I chcielicie, macie co chcecie. Macie obcokrajowców, macie wszystkiego. Robicie demonstracje, strajki, zasrane i nic to nie pomoże dla was. Bo oni na was, na Polaków, srają. Oni jak chcą, to Polaków jedne ręce wezmą, zniszczą, zdepczą nas i wygonią, że my będziemy pod mostem mieszkać, a oni będą w naszych domach mieszkać. Bardzo dobrze, ja to chwalę. No tak. No to ja to chwalę dla nich. Pod most już iść. I tak dalej. Trzeba zamówić most jakiś. I pozwalajcie dalej, bo niedawno była demonstracja, żeby obcokrajowców wpuścić do naszego kraju. Wpuszczajcie. Bardzo dobrze. To dostaniecie po łypie. Tak dostaniecie po łypie. Aż będzie miło dla was. Bo Polak Polaka nie szanuje. Polak dla Polaka jest wrogiem. Polak Polaka, żeby mógł to najmniejszy łyżce wody od herbaty utopił. Tak, to prawdę mówię. A wy dla Polak Polaka nie wiem, co by zrobił. Zabił, zamordował. Nie domu nie wychował. Może w Moskwie, może w Berlinie, w Ameryce, w Anglii, w Francji. I wyjeżdżacie, kłamiecie mnie, że jedziecie za pracą do Niemców, do Anglii, do Francji, wszędzie, a siedzicie na dupie zesrany, obesrany, w Polsce zesrany. Bywajcie.